bardzo dużo. Nie spodziewałam się, że to w ogóle mnie, że w ogóle mnie coś takiego spotka jeszcze w życiu, bo to tak różnie bywa. Jest odległość od sukcesów do kanapy, że tak powiem, gdzie się wszystko ogląda i tym się żyje, ale my zbyt głęboko mamy wszystko w sobie, całą siatkówkę, prawda? I te lata, i te dobre, i te złe, żeby po prostu się odciąć. Tak, ja się tutaj urodziłam, ja się tu wychowałam, znam każdą ulicę z dawnych czasów i bardzo jestem z tego dumna, że pamiętam jeszcze niektóre ulice i pamiętam niektóre domy. I w ogóle wszystko to, co działo się, szczególnie wtedy, na stare lata otwiera się coś takiego, że to jest takie ważne, że to się pamięta lepiej niż to, gdzie się położyło okulary. To jest normalna rzecz. No oczywiście, wie pan, ja po prostu, mi się wydaje, że to była wyjątkowa grupa ludzi. I to były wyjątkowe czasy, że myśmy się po prostu ze sobą spotkały i takich ludzi trzeba szukać z pasją, z chęcią po prostu dostosowania jakiś czas swojego życia do tego, co się robi. I to jest zasługa później, to są właśnie wyniki takie. Że to jest najważniejsze. Proszę popatrzeć, to są lata, gdzie myśmy musiały 40 lat. Ja odeszłam z płomienia w 80 roku, to jest 41 lat. My do siebie dzwonimy, my z sobą rozmawiamy. To samo z moimi dziewczynami, których zostało już tak niewiele z tej olimpijskiej grupy. Proszę popatrzeć, to się z każdym rokiem kogoś ubywa. Zostało 5 zawodniczek, które mają medale olimpijskie z Tokio. A reszta też boryka się ze wszystkimi możliwymi trudnościami życiowymi, szczególnie zdrowotnymi. Jest nas niewiele, ale my żyjemy z sobą jak rodzina wielka. Jest Wanda Wiecha, prawda, która jest z Olimpiady z Meksyku. Jest Baśka Niemczyk. Już jest Krysia Ostromęcka. Jest taka maleńka grupka, prawda, tych dziewcząt, że to po prostu się wydaje, że to powinno być po prostu napisane, że one jeszcze żyją. I dlatego ja jestem pełna podziwu. Pełna podziwu dla nich, że one mają w sobie też tą siatkówkę tak głęboko, chociaż czasami trzeba się nosem podpierać po prostu, żeby przeżyć. Nie, one nigdy nie były wyeksponowane. Wszystkie, zresztą nie, ja nie przywiązuję takiej strasznej wagi do tego, żeby je wyeksponować po prostu gdzieś tam w domu. U mnie wisi tylko mój medalion olimpijski w jednym miejscu. To znaczy, to jest 5 kółek takich, które były na naszej bluzce w stroju, prawda, tym naszym wizytowym. A tak to one są schowane w walizce i od czasu do czasu po prostu się je wyciąga, żeby sobie przypomnieć, jak to było. Zaczęłam grać w siatkówkę w Płomieniu właściwie, przyjeżdżając z Pomorza i byłam od A klasy poprzez trzecią ligę, drugą ligę, pierwsza liga i Mistrzostwa Polski. Tak, bardzo jestem dumna z tego i bardzo dziękuję w moim imieniu moich koleżanek, że doszło do czegoś takiego, do takiego spotkania i uhonorowania pani Krysi, bo rzeczywiście należało się jej i wierzę w to, że zaczynają się nowe ruchy tutaj na sali i tak patrzę na tą salę, kiedy ile potów wylałyśmy my tutaj koleżanki, to liczę na to, że też powróci tyle sukcesów albo i więcej na tą salę i do Sosnowca. No, były momenty łatwe i były i trudne, tak jak kobieta z kobietą, także, ale summa summarum, jak to się mówi, tyle mistrzostw świadczy o tym, że dobrze się pracowało, była wymagająca. Powiem tak, może powiem, że dawała nam duży kredyt zaufania, ale jeżeli już ktoś przekroczył ten limit zaufania, to troszeczkę cięższe życie miał. W 1970 roku miałam tą przyjemność znaleźć się w najlepszym klubie polskim w Płomieniu Milowice i być z panią Krystyną Czajkowską-Rawską. To osoba niezapomniana i niepowtarzalna. Drugiej takiej osoby nie znajdziemy w Polsce. Zawdzięczam jej bardzo dużo. W 80 roku ja zakończyłam karierę polską. Pani Krysia była bardzo wymagającą osobą i trenerką, ale była również naszą przyjaciółką poza boiskiem.
wszystkie wspaniałości, jakie mogę wypowiedzieć tutaj, to tylko pani Krystyna je ma. Wspaniała kobieta, wspaniały trener, wspaniała osobowość moralna.